To witamy bardzo serdecznie na kolejnym webinarze InfoShare Academy. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat magii Javy, na temat tego, co się z tym językiem programowania wiąże, jak to wygląda. Zanim przedstawimy gości, to jeszcze prośba o to, żebyście wszelkiego rodzaju komentarze, pytania, wszystko, co jeszcze Wam się nasunie w trakcie webinaru, na myśl, żebyście napisali w komentarzu, będziemy na bieżąco starali się odpowiadać, wyjaśniać, doprecyzowywać. No to zaczynamy. Poznajcie Tomka, poznajcie Huberta. Dwa słowa panowie o sobie. Witam serdecznie. Tomek, prywatnie mąż, ojciec, zawodowo przede wszystkim programista. Uczyłem się tutaj w Gdańsku na naszej Politechnice. Dosyć szybko zacząłem pracę, bo już po drugim roku zawodowo programowałem. Najpierw PHP, jednak dosyć szybko Java i w Javie tak naprawdę zostałem do teraz. Taka ciekawostka, ile czasu już programujesz w Javie? Już ponad 10 lat. Taka ciekawostka, że od przeszło 3 lat pracuję już typowo zdalnie i swoich klientów widzę tylko od czasu do czasu na jakichś cyklicznych spotkaniach czy wyjazdach służbowych. Dobra. To dzięki. Hubert, dwa słowa o sobie. Ja jestem jedną z tych osób po bootcampie. Dziennie poszedłem na Javę 10-tygodniowy kurs tutaj właśnie na InfoShare. Skończyłem go w styczniu tego roku. Od kwietnia pracuję w EPAM-ie jako programista Javy. Początkowo również na Javie udało mi się dostać na bardzo fajny wewnętrzny kurs, typowo rozszerzający wiedzę w Javie SE, praktycznie bez dotykania frameworków. Kurs trwał 4 miesiące, więc po skończeniu tego kursu mam 2-3 miesiące doświadczenia faktycznie komercyjnego w projekcie. Dobra. A powiedz jeszcze, co wcześniej robiłeś, zanim zostałeś programistą? Tak. Skończyłem ekonomię, także kompletnie inny kierunek. W międzyczasie prowadziłem sklep jubilerski, w międzyczasie prowadziłem klub bilardowy, także kompletnie nic nie związane z programowaniem, mimo że programowanie zawsze mi gdzieś tam dotyczyło. Zawsze coś tam w domu robiłem sobie podłubać i bawiłem się Pythonem, jakieś crawlery napisałem, HTML, CSS, JavaScript do pisania jakichś stron. Wiele języków dotknąłem i to był również mój problem. Zanim nie poszedłem na akademię, nie zdawałem sobie sprawy, że tak skakanie od języka do języka, o czym zresztą rozmawialiśmy przed rozpoczęciem nagrania, jest największym problemem początkujących programistów. To jeszcze będziemy o tym starcie w programowaniu zaraz rozmawiali. Ja tylko przypomnę, że wszyscy, którzy nie zapisali się jeszcze na Evenei, prośba, żeby się i chcieliby dostać linki, materiały po tym webinarze, prośba, żeby się zapisali, link też w komentarzu zaraz się pojawi, także zapraszamy do tego, to jest jedyna opcja, żeby dostać materiały po webinarze. Dobra panowie, gdybyśmy tak mieli człowiekowi, który jest na tym etapie, co ty mówisz Hubert, że trochę popróbowałem tutaj, trochę popróbowałem tutaj, mielibyśmy powiedzieć o kilku takich najważniejszych cechach Javy. Dlaczego akurat Java, czym ona się wyróżnia spośród innych języków programowania, czy w ogóle tego, co można w tym IT robić? Mogę oczywiście zacząć. Java ma jeden największy plus, dla którego na przykład ja się na to zdecydowałem, to jest popularność. W Javie pisze się w wielu miejscach, Java ma bardzo dużo już długotrwających projektów, dzięki czemu również znalezienie pracy jest łatwe. Oznacza to również, że jest to dojrzały język, także nie... Co rozumiesz jako dojrzały język? Dojrzały język oznacza, że nie zmienia się non-stop. To, co napiszemy dzisiaj, będzie działało nam również za kilka lat i nie będziemy mieli problemów z kompilacją. Wiadomo, że część się zmienia, biblioteki powstają nowe, zmieniają się paradygmaty, także oczywiście nie jest to idealnie w ten sposób, co nie zmienia sprawy, że to, co napiszemy dzisiaj, będzie nam najprawdopodobniej działało za kilka dobrych lat. Okay. Ale nie można też powiedzieć, że Java się całkowicie nie zmienia, bo cały czas są dodawane nowe rzeczy. To nie jest język martwy, który się nie rozwija. Jak najbardziej zmienia się, wszystkie nowości są wprowadzane. Natomiast rzeczywiście jest to w miarę stabilny język i te wszystkie zmiany nie psują tego, co już wcześniej zrobiliśmy. No dobra, ale jak popatrzeć sobie na statystyki używania przez
programistów różnych języków, różnych technologii, no to tam na pierwszym miejscu będziemy mieli JavaScript, gdzieś tam chyba drugie czy trzecie miejsce to mamy SQL-a, dopiero Java jest gdzieś tam na czwartym, piątym miejscu, w zależności od, od statystyki, którą przeglądamy. Jak to jest? Prawda jest taka, że rzadko kiedy programiści znają tylko jeden język programowania. Okay. Gdyby zrobić te same statystyki, ale spytać o główny język programowania, myślę, że Java byłaby wtedy zdecydowanie wyżej. Okay. Bo przykładowo SQL czy JavaScript bardzo często jest tym drugim językiem. Oba języki znam, jednak to Java właśnie jest moim głównym językiem. Ja również mimo bardzo krótkiej kariery w programowaniu dodałbym zarówno JavaScript, jak i Java, bo również komercyjnie programowałem w JavaScriptie w obecnym projekcie. Mhm. Także statystycznie poprawiłbym te dwa języki, również SQL-a. A uznałbym Java jako pierwszy język, okay. Ale tak jak właśnie Tomek powiedział, to jest mój drugi i trzeci język, a pierwszym językiem jest faktycznie Java. Z tym warto też wspomnieć, że zazwyczaj programiści, którzy korzystają z Javy, są wyjątkowo zadowoleni ze swojego wyboru, co nie zawsze jest już prawdą w przypadku innych języków. Okej, okay, to też prawda, to też statystyki pokazują. Dobra, jakbyśmy mieli wrócić do tych najważniejszych cech Javy. Powiedzieliśmy o tym, że jest popularna. Że jest popularna. Powiedzieliśmy o tym, że jest dojrzałym językiem, dojrzałym środowiskiem, ekosystemem. Dodałbym jeszcze, że jest bardzo uniwersalnym językiem. W chwili obecnej Java jest tak naprawdę wszędzie. Można dosłownie wszelkiego rodzaju aplikacje przy jej pomocy napisać. Wymienię tylko proste rzeczy, które ja do tej pory robiłem. Na co dzień piszę strony internetowe, czyli generuję HTML przy pomocy Javy, ale zdarza mi się też pisać aplikacje desktopowe. Tutaj znowu na różne systemy operacyjne, czy to na Windowsa, czy tylko wyjaśnijmy, aplikacja desktopowa, czyli? Taka, którą możemy uruchomić na naszym komputerze jako taka aplikacja samodzielna. Okej, okay, dobra. Zainstalowałem, uruchamiam, okienka się jakieś pojawiają, dobra. Przy dojrzałości bardzo istotne jest również to, uważamy, dostępność bibliotek różnego rodzaju, różnego rodzaju frameworków, a także wsparcie do nich. To znaczy, posiadając problem w bardziej niszowym języku, musimy go rozwiązać bardzo często sami. W Javie jest potężne wsparcie, a każdy programista korzysta z Google'a i Stack Overflow, nawet ten doświadczony z 10-letnim stażem, zapewne. A to znalezienie tych rozwiązań jest bardzo łatwe, wsparcie jest spore. Czyli wsparcie społeczności, co bardzo ważne, ale jest też wsparcie dużych korporacji. Wiele firm, szczególnie tych dużych, po prostu inwestuje w Javę, w to, żeby ona się rozwijała. No dobra, ale słyszałem taką opinię, że od Javy 11 to właściwie Java to się stała taka komercyjna, enterprise'owa, płatne rozwiązanie i generalnie to pewnie takie wielkie korpo to tam sobie będą używały jeszcze Javy, ale poza tym to nikt, no bo przez tą odpłatność to stał się jakiś problem. Jak to wygląda z tym? Znowu tak naprawdę tutaj strach ma wielkie oczy i taki trochę szum medialny. Oczywiście są te płatne wersje, ale nie ma żadnego przymusu. To jest jedynie opcja. My dalej możemy korzystać z wersji open source'owej i nic tutaj się nie zmienia dla nas. Dokładnie. OpenJDK jest w pełni dostępny. 11 jest w LTS-ie, long term support, także nie ma najmniejszego problemu. A można również najnowsze Javy spróbować, bo ciekawe rzeczy wychodzą, tak jak zresztą mówiłeś, non stop. Obecnie jesteśmy na 13, która wyszła we wrześniu. Bardzo ciekawe zastosowania, chociażby Switcha teraz doszło, Switch Expressions. I od Javy, której 11, z tego co mi się wydaje, ten proces powstawania nowych Jav jest przyspieszony, dzięki czemu cały czas pojawiają się nowe funkcjonalności i co istotne, nie psują wcześniejszych funkcjonalności. Okej. Dobra, a jakbyśmy mogli tak jeszcze, zanim wejdziemy w buty tej osoby, która chce teraz rozpocząć przygodę z programowaniem, to żebyśmy jeszcze się zatrzymali na moment nad takim pytaniem, gdzie właściwie można tą Javę spotkać. Tutaj wspomniałeś o tej webówce, wspomniałeś o aplikacjach desktopowych, a z perspektywy biznesów, jakie rodzaje systemów się w Javie pisze? Java jest bardzo lubiana przez duże korporacje, właśnie dlatego co powiedzieliśmy, że jest to już taki dojrzały język, ale jest również stosunkowo bezpiecznym językiem, jeżeli porównamy go do innych. Stąd umiłowały go sobie wręcz duże korporacje w projektach, które rozwijane są przez wiele lat. Szczególnie tam możemy spotkać Java. Okej. Czyli w takich
starych. Można powiedzieć tak, bankowych. Okay. Natomiast nie jest to jedyne ograniczenie. Jakieś przykłady branż właśnie, powiedziałeś bankowa? Zdecydowanie bankowość, ubezpieczenia, okay. Bardzo często. Okay. Ale nie tylko. Ale nie tylko, jak najbardziej. Tak, ja obecnie pracuję w projekcie, który dotyczy bukmacherki, a firmy niestety nie mogę zdradzić, ale nie jest nawet na rynku polskim, także podejrzewam, że większość osób nie będzie znała nazwy. Słyszałem o elektrowniach, które po części opierają się na tym. Słyszałem o wielu projektach, mniej bardziej ciekawych. Fakt jest taki, że duża część dostępnych prac w Polsce, a dostępnych wakatów jest właśnie w bankowości, co nie zmienia sprawy, że nie jest to, podejrzewam, nawet obecnie 50%. Okay. Przynajmniej u mnie w firmie spada procent finansjery, która jest wspierana przez Java. Coraz więcej projektów działa również w innych branżach. To prawda akurat. Java zdecydowanie warto również się zainteresować ze względu na ilość dostępnych projektów, która w chwili obecnej jest na rynku. Wystarczy wejść na dowolny portal z ogłoszeniami, po prostu jesteśmy totalnie zarzuceni ofertami pracy w Java. Okay. Dobra. Jak to jest, Hubert? Ile czasu od momentu, kiedy zostaje się programistą, do momentu, kiedy zaczynasz odrzucać oferty, bo już bez sensu marnować czas na kolejne rozmowy? Tak, to już pół roku to jest pierwszy moment, kiedy zacząłem dostawać faktycznie na LinkedInie oferty. Na ten moment nie są to jakieś specjalnie ciekawe oferty, bardzo często to jest tak zwana szeroka sieć, czyli rekruter, który wysyła to przysłowiowe oferta 15K Java i leci to do wszystkich osób, które mają już spełnione jakieś tam warunki, jakieś doświadczenie, jest wysyłane, po czym w drugiej wiadomości, przepraszamy, już jest niedostępne. Okay. Albo tak, z chęcią porozmawiamy, ale często okazuje się, że jednak nie jest to ta oferta, która była w pierwszej wiadomości, tylko są to oferty mniej ciekawe, chociaż zdarzały mi się już również bardzo ciekawe oferty. Na ten moment jestem zadowolony z mojej pracy, nie były lepsze po prostu, co nie zmienia sprawy, że już się pojawiają. Dobra, tak jak obiecaliśmy, na samym końcu spróbujemy wspólnie rozwiązać takie przykładowe zadanie rekrutacyjne. O tym jeszcze na koniec spotkania powiemy więcej, ale to jest też jakiś element tego zdobywania pracy, zmieniania pracy, zdobywania pierwszej pracy. To na końcu, natomiast teraz chciałbym, żebyśmy się na moment zatrzymali na tym momencie, kiedy zaczynam przygodę jako programista. Od czego powinienem zacząć? Ty zacząłeś trochę, Hubert, od tych wielu różnych języków, które popróbowałeś. Jak to oceniasz w ogóle ten? Tak, to rozmawialiśmy zresztą przed i to jest największy problem początkującego programisty. Ja jeszcze wtedy nie myślałem o programowaniu komercyjnie w żaden sposób i była to bardziej moja taka pasja. Za czasów studiów, później jeszcze, gdy pracowałem nawet w korporacji, gdzie nie dotyczyło to, lubiłem po prostu sobie podłubać w domu. Ale faktycznie żadnego z języków poznawanych nie poznałem porządnie. To znaczy umiałem coś zakodować, byłem w stanie, patrząc na jakieś tutoriale, coś stworzyć, ale nie rozumiałem tak naprawdę, co pod spodem się dzieje. A w wypadku Java bardzo istotne jest zrozumienie w pewnym momencie, nie na samym początku oczywiście, zrozumienie, jak faktycznie Java, jak działa JVM, czym są struktury JVM, danych. JVM, czyli? Java Virtual Machine. Okay. Czyli tak naprawdę to, co stoi na naszym systemie operacyjnym i zarządza wszystkimi procesami javowymi, czyli to, w jaki sposób faktycznie działa nasza Java. Już nie chciałbym wchodzić w szczegóły, i tak dalej, ale nie do powiedzenia, nie było, nie? Dobra, JVM. Także to na pewno było problemem moim. Jakbym chciał komercyjnie zaczynać, to zresztą tak zrobiłem, a odrzuciłem wszystkie pozostałe języki, wybrałem jeden i na nim się skupiłem porządnie. I to polecam każdej osobie. I prawda jest taka, my dzisiaj rozmawiamy o Javie, ale nie ma to aż tak dużego znaczenia, który język wybierzecie, czy to będzie PHP, czy to będzie Python, czy to będzie JavaScript. Istotne jest wybrać ten jeden język i poznać podstawy, które od lat 60., 70. towarzyszą wszystkim językom, czyli obiektowość. Teraz wiadomo, jest troszeczkę przejście na funkcyjne programowanie i o tym też możemy porozmawiać, ale mimo wszystko w każdym projekcie będzie nam to dotyczyła obiektowość, będą nam dotyczyły struktury danych. W każdym z języków dotkniemy gdzieś tam SQL-a, więc tego też warto zawsze gdzieś tam dotknąć.
Chociaż to może troszeczkę później, na początku te podstawy, które są w każdym języku. Wybrać jeden język i głęboko. Tak bym trochę to sparafrazował. Nie uczyć się Java, tylko uczyć się po prostu programowania i całej tej otoczki, która jest z tym związana. To na pewno. Ale rozumiem, że z tym się zgadzasz, co powiedział Hubert, że nauczyć się tego programowania w jednym konkretnym języku, oczywiście. A nie skakać sobie zdecydowanie łatwiej pomiędzy różnymi językami. Chociaż języka. One tak naprawdę są podobne. A jak to wygląda, ta znajomość wielu różnych języków programowania po X latach? Na pewno otwiera oczy znajomość większej ilości języków. Przykładowo ucząc się JavaScriptu czy jakiegoś innego języka funkcjonalnego, łatwiej zwrócić do Javy i sprawniej operować na lambdach czy na strumieniach. Okay. Natomiast te języki są również bardzo do siebie podobne. W chwili obecnej na przykład Java jest moim głównym językiem, natomiast zdarza mi się też pisać w innych językach, ale ta wiedza można powiedzieć, że jest na dużo mniejszym poziomie. Przykładowo przeglądam czasami kod napisany w TypeScriptie czy w JavaScriptie. Może nie podjąłbym się prowadzenia projektów w takim języku, natomiast ta wiedza jest wystarczająca, żeby na przykład odebrać taki kod, zrobić code review dla kogoś, czy nawet rozwiązać jakieś prostsze zadania. Te języki jednak wyższego poziomu wszystkie są bardzo do siebie zbliżone. Dopowiadając tylko code review, czyli taki przejrzenie czyjegoś kodu. Codzienna praktyka właściwie w każdym języku programowania. Dobra, ale czy to wyglądało tak, że ty nauczyłeś się Javy, popracowałeś, a potem stwierdziłeś, dobra, to teraz się nauczę kolejnego języka, potem po jakimś czasie znowu kolejnego, jak to wyglądało? Większość języków tak naprawdę, które znałem, zacząłem uczyć się na studiach. To był dosyć taki bardzo specyficzny okres, bo mieliśmy przedmioty, których głównym zadaniem była głównie nauka języków, więc w pewnym okresie programowałem w tym samym czasie w ponad 20 różnych językach. Okay. Natomiast już po studiach zdecydowanie skupiłem się na jednym języku. Komercyjnie zacząłem programować w PHP i po około 2 latach przeszedłem do Java. Natomiast to, co udało mi się nauczyć w PHP i cała ta warstwa webowa, to zdecydowanie te umiejętności procentowały gdzieś tam w kolejnych latach i udało się to przenieść właśnie też na Java i tam to wykorzystać. Dobra, jakbym chciał się stwierdził, dobra, już zrozumiałem, że potrzebuję się skupić na jednym języku, niech to będzie już ta Java na przykład, jak już o niej rozmawiamy, to od czego powinienem zacząć? Czego się powinienem w pierwszej kolejności nauczyć, w drugiej, trzeciej? Jakbyście to tak. Pierwszą rzecz, którą bym polecał i polecam też moim znajomym, którzy też zastanawiają się nad zmianą pracy, jest pierw znalezienie jakiegoś dość obszernego tutorialu w necie albo jakiegoś kursu w necie i zaczęcie od tego. Nie ma sensu twardo iść początkowo bootcampa, jeżeli nie wiemy jeszcze, czy będzie nas to interesowało. Najpierw warto. A jak ocenić, czy to jest to coś? Jest to ciężkie i zależy, podejrzewam, od osoby, ale jeżeli wracamy z pracy, bo z reguły większość osób, którą ja spotkałem na bootcampie, już pracuje i po prostu się przebranżowuje, często po 2 pierwszych latach, czasami po 10 i więcej latach pracy już zawodowej, jeżeli wraca do domu i siada do kursów i sprawia im to przyjemność i czekają tylko, żeby wrócić do domu i zacząć pisać i nauczyć się czegoś nowego, to na pewno jest znak, że to jest spore zainteresowanie. Czyli znaleźć swoje dlaczego, swoją motywację, tak? Dokładnie. Jeżeli osoby chcą się przenieść tylko do programowania jako ta droga na 15-tysięcznik, to nie polecam zdecydowanie. Znam trochę osób, które się stwierdziły, że chcą się przebranżowić, miały całkiem niezłe prace i wróciły do nich po roku, nawet troszeczkę szybciej bardzo często, z tego powodu, że nie sprawiało im to przyjemności, a ta praca jednak wymaga ciągłego rozwoju i ciągłego zainteresowania tematem. Natomiast wracając do pierwotnego pytania, jeśli chodzi o samą naukę Java czy innego języka, ja zdecydowanie polecałbym taką naukę przez praktykę, czyli znaleźć sobie jakiś projekt, który chcemy zrealizować. To może być dowolny projekt, czy to wymyślony samodzielnie, to może być nawet klon jakiejś istniejącej aplikacji i spróbować go po prostu napisać od początku, czyli zaprojektować, rozwiązać wszystkie błędy i na samym końcu pokazać go światu. Można wdrożyć taką aplikację gdzieś w internecie, wrzucić kod na GitHub czy jakieś inne publiczne repozytorium. To jest też
Świetna okazja do nauki, bo uczymy się wtedy tych praktycznych rzeczy, rozwiązujemy problem, szukamy informacji w internecie, a na koniec mamy coś fizycznego, namacalnego, co możemy pokazać, chociażby na rozmowie kwalifikacyjnej. No dobra, ale to nie jest tak, że to jest trochę takie nudne, to jest taka odtwórcza praca, no bo mam napisać coś, co właściwie ktoś już na świecie napisał, to nie jest takie trochę dołujące? Nie. Dlaczego? Nie uważam. Mi sprawia to przyjemność. Programowanie to jest codzienne rozwiązywanie zagadek i rozwikływanie jakichś tam problemów. Mi to sprawia przyjemność i to jest odpowiedź na poprzednie pytanie, to znaczy w jaki sposób dowiedzieć się, czy to Cię interesuje. Jeżeli czasem nawet taka twórcza praca, ale która uczy czegoś, która w jakiś pewien sposób rozwija i pomaga się pobawić tym językiem, sprawia Ci przyjemność, to znaczy, że programowanie jest dla Ciebie. Jeżeli uważasz to za nudę i faktycznie ma to polegać tylko i wyłącznie na przepisywaniu kodu, to nie ma to sensu, to faktycznie. Poza tym też gwarantuję, że nawet jeżeli będziemy chcieli napisać jakąś aplikację, którą wcześniej ktoś inny zrobił, to my osobiście będziemy mieli po drodze tyle problemów i tyle ciekawostek do rozwiązania, że na pewno nie będziemy się nudzić. Tak jak teraz na koniec dzisiejszego spotkania też będziemy sobie robili rozwiązania, które właściwie istnieją, ale sobie jeszcze zmierzymy się z tego typu rozwiązaniem. Dobra, no. To jest dokładnie świetny przykład, bo pomijając, podejrzewam, Tomek mówił o jakichś tam większych aplikacjach, które można w jakiś tam sposób klonować. Właśnie napisanie struktur danych takim, jak jest kolejka, którą Tomek będzie dzisiaj prezentował, napisanie jej od początku jest najlepszym sposobem zrozumienia, w jaki sposób dane struktury danych działają i dlaczego zostały zastosowane pewne rozwiązania w implementacjach, czy to wewnątrz Java, czy w innych językach programowania. Także zdecydowanie bym coś takiego polecał. Dzisiaj będzie jeden fajny smaczek. Polecam spróbować te same rzeczy zrobić z listą, z mapą. Bardzo proste implementacje, ale spróbować, żeby zobaczyć, co pod spodem się dzieje. Okej. Dobra, to powiedzieliśmy o tym sprawdzeniu tego, czy czuję, czy mam tą przyjemność z programowania. Popróbowałem sobie. Dobrze, stwierdziłem, że mi to się podoba. Co powinienem zrobić dalej? Ja bym tylko dodał jedną rzecz. To, o czym Tomek mówił, to jest drugi etap. Pierwszym etapem jednak jest poznanie języka od samego początku, czyli poznanie tych podstawowych struktur danych i zrozumienie ich. Drugim etapem jest właśnie zaczęcie jakiegoś większego projektu. Nie wiem, czy się ze mną zgadzasz, ale zaczynanie kompletnie od zera, nie potrafiąc programować obiektowo i pisanie aplikacji może nas pożyć troszeczkę problemów i wiadomo, czasami to jest skok na głęboką wodę, też ma swoje plusy. Jasne. Ale warto jednak poznać dobre reguły programowania, czystego kodu, tak żeby później napisać te aplikacje troszeczkę czyli łatwiej. Podsumujmy to. Sprawdziliśmy, czy nam się to podoba, potwierdziliśmy. Tak. Nauczyliśmy się totalnych podstaw języka, robimy swój pierwszy projekt. Kolejnym punktem, który ja osobiście bym dodał, próba poszukania pracy i to najszybciej, jak to tylko możliwe. Nawet jeżeli nie jesteśmy pewni, czy już mam wystarczającą wiedzę, a może właśnie zwłaszcza wtedy, bo jesteśmy w stanie zweryfikować to, co my już umiemy na prawdziwym rynku. Umówiłbym się spróbował przynajmniej umówić się na kilka rozmów, zobaczył, czego firmy wymagają i wtedy już z taką konkretną wiedzą próbował uczyć się dalej. A jeżeli uda nam się znaleźć robotę, idealna sytuacja, uczymy się dalej, jeszcze nam za to płacą. Okay. Tak. Właśnie chciałem powiedzieć, Tomek, pewnie dawno przechodziłeś, ale Hubert jest... Nikt tak nie weryfikuje naszego kodu jak życie i jedna rzecz to jest napisać aplikację, którą przetestujemy, wyklikamy kilka razy. Kompletnie czymś innym jest napisanie aplikacji, którą ktoś faktycznie używa, gdzie faktycznie pojawiają się problemy. Co więcej, jedna rzecz to jest tak samo napisanie aplikacji, która ma kilka tysięcy linii kodu, kilkadziesiąt może tysięcy, a drugą rzecz jest napisanie albo branie udziału w pisaniu aplikacji, która ma kilka milionów kodów, jest jakimś starym legacy, albo pisanie również mniejszych aplikacji, mikroserwisów, ale które muszą ze sobą współpracować, które ktoś faktycznie używa i nagle pojawia nam się błąd. I co w tym momencie zrobimy? Okazuje się, robimy git blame'a. O, Hubert. Także jest to na pewno świetna weryfikacja pisanego przez nas kodu. Dobra, zrozumiałem te podstawowe składnie języka.
ale widzę, że w ofercie pracy, nawet żeby na tą pierwszą rozmowę pójść, tam jest jeszcze sporo innych haseł, których ja w ogóle jeszcze nie rozumiem. Czego jeszcze powinienem się nauczyć? Jakieś bibliotek może powinienem poznać, jakbyście mieli, nie wiem, pięć rzeczy poza samą składnią Java wymienić, których powinienem się nauczyć, żeby przynajmniej w miarę swobodnie pójść na tą pierwszą rozmowę. Zdecydowanie kontrola wersji, tutaj git. Jako kontrola wersji, czyli git. Przykład, dobra. Tak, to na pewno podstawa. Z git blame'em. Z git blame'em dokładnie. I tutaj bym koniecznie dodał git w konsoli, nie git w środowisku IntelliJ, tudzież Eclipse, tudzież pochodne, dokładnie. Z tego powodu, że zdarza się w pracy używać najbardziej skomplikowanych rzeczach, nie konsoli, tylko właśnie opcji w IDE, co nie zmienia sprawy, że większość komitowania, większość dodawania nowego kodu odbywa się w konsoli i to również pozwala nam zrozumieć, co się pod spodem dzieje. Także okay, jak najbardziej się zgadzam. Dobra, z gitem. Kolejne, podstawy SQL-a, które bym dodał. Podstawy SQL-a. Ciężko naprawdę znaleźć projekt, w którym nie ma jakiejś bazy danych. Dobra, czyli bazy danych i SQL, dobra. To jest druga rzecz. Co jeszcze byśmy dorzucili? Obiektowość. Obiektowość poza samą składnią, dobra? Tak, czyli... tak, to obiektowość i podstawy czystego kodu. Ogólnie wszystkie paradygmaty samego pisania kodu są bardzo istotne. I wzorce projektowe dałbym troszeczkę na później, nie dałbym tego na pierwsze kilka miesięcy, może późniejsze etap po pierwszych kilku miesiącach, wtedy bym zaczął to spokojnie poznawać, z tego powodu, że to są problemy, znaczy to są rozwiązania na problemy, których my jeszcze do końca nie rozumiemy. Jako początkujące osoby. Także z tym bym się wstrzymał, później jest to bardzo przydatne, szczególnie jak zaczniemy używać frameworków typu Spring, typu Java E, tamten, wzorce projektowe występują wszędzie i rozumienie ich, takich rzeczy jak Singleton, Adapter, jak Proxy pozwala nam zrozumieć, co pod spodem się dzieje, a nie tylko mówienie o Spring Magic i wszystko dzieje się za nas. Okay. Dobra. Ja bym do tego dorzucił jeszcze taką samodzielność i umiejętność szukania informacji. Bo programowanie jest takim specyficznym zajęciem, że choćby nie wiem, jak się człowiek starał, to nigdy nie będzie umiał wszystkiego. I tak pracujemy trochę na naszej niewiedzy. Więc trzeba naprawdę nauczyć się szukać tych informacji i wiedzieć, jak do nich dotrzeć. Okej, czyli to nie jest tak, że wiesz, no przecież tych programistów jest na świecie mnóstwo. Te rzeczy, systemy są w jakimś tam sensie do siebie podobne, to nie jest tak, że właściwie dostaję jakąś informację, że mam coś takiego zrobić, właściwie biorę gotowiec, sklejam jeden z drugim i właściwie wszystko śmiga. Każdy by tak chciał. Tak, nie ma IntelliJ. Okay, czyli jeśli myślicie, że praca programisty na tym polega, to przykro mi bardzo. Tak, i dodałbym jeszcze jako kolejną rzecz, którą trzeba było poznać, podstawę Linuxa. Nie mówię, że musi być to bardzo obszerna wiedza, jeżeli chodzi o Linuxa, ale musimy czuć się komfortowo pisząc rzeczy w Waszym... A dlaczego akurat Linuxa? Przecież gro programistów programuje na Macach czy na Windowsach. Obsługa konsoli w Macu również jest w stanie pomóc. Jak najbardziej się zgadzam. Chodzi bardziej o systemy Unixowe. Może faktycznie to jest bardziej precyzyjne wyrażenie. Z tego powodu, że większość rzeczy, które budujemy obecnie, opierają się na Linuxie. Bardzo często jeżeli stawiamy kontenery, to właśnie na Linuxie, nawet jeżeli mamy Windowsa, bardzo często stawiamy wirtualną maszynę, na której mamy Linuxowe kontenery. Także podstawy, nie mówię, że to musi być szeroka wiedza. Osoby, które tego słuchają, niekoniecznie chcą zostać DevOpsami i robić potężne skrypty bashowe. Co nie zmienia sprawy, że jakaś tam podstawa musi być i musimy, tak jak mówię, czuć się komfortowo, przynajmniej w tych strukturach. Dobra. Tak, cały czas mówiliśmy tutaj o takich typowo twardych umiejętnościach. Wydaje mi się, że nie powinniśmy też zapominać o umiejętnościach tych tak zwanych miękkich. No, programowanie to przede wszystkim taka gra zespołowa, jednak mało kiedy programuje się samodzielnie. Poczekaj, to nie jest tak, że programista to są takie, to jest taki troll, który tak, siedzi w kraciastej koszuli w piwnicy, światło nie rzuca. Przerzuca zera jedynki. To nie tak? To nie tak? To nie tak wygląda? Przynajmniej nie w mojej firmie. Wydaje mi się, że w żadnej firmie. Skończyły się czasy, kiedy jedna osoba, no może nie do końca się skończyły, jest to wciąż możliwe,
choć przy dużych projektach nierealne, że kod pisze jedna osoba od początku do końca, rozumie całą aplikację, tudzież wszystkie mikroserwisy, które istnieją i ma pełny ogląd na to. Nie, programowanie to jest praca zespołowa w mniejszych, większych zespołach i również częścią rekrutacji jest tak zwany team fitting, czyli nie tylko sprawdzamy to, czy dana osoba jest dobrym programistą, ale czy faktycznie chcemy z tą osobą pracować, przebywać z nią 40 godzin w tygodniu na open space'ie. Bo z reguły na open space'ie się odbywa temat. No to prawda, bardzo często przez rekrutację nie przychodzą osoby, które po prostu nie są w stanie się dogadać z zespołem. Dobra, no tak jak zaczęliśmy o tym mówić, to powiedzcie, jak wygląda taki typowy dzień, typowy szary dzień programisty Java. Zakładając, że chciałbym takim programistą kiedyś zostać, to czego mam się spodziewać? Tak. Spotkania, błędy. Na szczęście jeszcze nie jest tak źle. Faktycznie, faktycznie przy dobrze prowadzonym procesie i to akurat jeżeli chodzi o same umiejętności miękkie i w jaki sposób odbywa się praca, warto poczytać wcześniej o Scrumie, bo to też jest jedno z narzędzi nie dotyczących bezpośrednio kodu, a bardzo często pojawiających się na rozmowach rekrutacyjnych. Czy wiemy, co to jest? Nie jest to coś, co kompletnie skreśla dane osoby, ale poznanie tego procesu, chociażby jakichś ogólników dotyczących tego procesu jest w stanie nam dać dodatkowy plus na rekrutacji. Okay. Także, jak wygląda w tego typu pracy dzień programisty? Przychodzimy rano, pijemy kawę i mamy daily. Jest to spotkanie, które odbywa się codziennie. Jest to spotkanie dosyć krótkie, między 5 a 10 minut mniej więcej trwa. Omawiamy to, co robiliśmy poprzedniego dnia i jaki mamy plan na dzień dzisiejszy, tak w skrócie opisując. Dzięki temu te zespoły, które mają między 5 a 10 osób mniej więcej, każda osoba wie, co robi druga osoba i każda osoba jest w stanie albo pomóc drugiej osobie, albo doradzić, jeżeli by rozwiązywała kiedyś ten problem. No dobra, powiedzieliście o tym, że pracujemy w zespołach, to rozumiem, jak w 5 osób siadamy do kompa i wspólnie piszemy kod, jak to wygląda? Nie, chociaż się zdarza. Tak, jest coś takiego jak pair coding, a zdarza się również coś takiego jak mob coding, to znaczy nagle pojawia się jakiś problem, szczególnie w wypadku monolitów, czyli potężnych aplikacji, które potrafią, jedna klasa potrafi mieć kilkadziesiąt, może kilkadziesiąt to przesadziłem, ale kilka tysięcy linii kodu, dokładnie, i to się zdarza bardzo często. I każda z osób w zespole dotykała innej części tej klasy. I wtedy potrafi być właśnie taki mob coding, gdzie kilka osób się zbiera i mówimy, okej, ja wiem, co robi ta część, ja wiem, co robi ta część, ja wiem, co robi ta część. Osoba, która ma dane zadanie, w tym momencie zbiera informacje od wszystkich dookoła i wtedy już sama faktycznie siada i pisze kod. Okay. Dobra, czyli oprócz mob codingu, oprócz kawy porannej i daily, co jeszcze robicie codziennie? No i to już jest kodowanie. Kodowanie troszeczkę inaczej wygląda już przy rozwiniętym, działającym projekcie, a troszeczkę inaczej wygląda przy Greenfieldzie, który piszemy od początku. Pisanie Greenfieldu jest przyjemne z tego powodu, że piszemy wszystko od początku i piszemy od razu dobrze. Także nie ma czego... tak, sarkastycznie to powiedziałem. Więc nie ma czego co poprawiać i pisanie takiego kodu trwa bardzo szybko. Troszeczkę inaczej wygląda to w momencie, kiedy dodajemy swój kod do istniejącej już bazy, gdzie najpierw zanim coś dodamy, musimy sprawdzić tak naprawdę, jaki wpływ nasz kod będzie miał. Często w monolitach sporym problemem jest brak testów, co oznacza, że te testy musimy napisać, co musimy najpierw wtedy również musimy zrozumieć pewne zależności, które w danych metodach występują. Ja obecnie właśnie jestem przy takim zadaniu, gdzie przerabiamy pewną część monolitu na mikroserwis i wiąże się to z już któryś dzień z kolei nie napisałem linii kodu, tylko rozpisuję sobie, w jaki sposób ten obecnie działający kod działa. No właśnie, słyszałem też takie opinie. Słyszałem też takie opinie, że młodzi programiści przychodzą z takim nastawieniem, że oto ja teraz będę pisał kod, a tu się okazuje, że mało piszę, a dużo czytam.
Jak to wygląda? No, przyjmuje się taką zasadę, że kod czytamy 10 razy częściej niż go piszemy, stąd właśnie tak ważna jest jakość tego, co robimy, czy wspomniałem wcześniej clean code, czy chociażby czy tak naprawdę testy. Przychodzisz do pracy, gazetka czytam. I sobie czytasz, tak? Bardzo często, bardzo często siedzę sobie na łóżku i w ogóle robię notatki na kartce. Okay. Więc to też jest jak najbardziej część pracy programisty. Mhm. Bo jeżeli już wiemy, co chcemy zaprogramować, to tak naprawdę jesteśmy już w połowie drogi. Wcześniej trzeba najpierw zastanowić się w ogóle, na czym polega nasz problem, zrozumieć ten problem, czasami zdobyć jakieś informacje, więc trzeba znaleźć osobę, która nam odpowie na nasze pytania, później zaprojektować rozwiązanie i dopiero wtedy przejść do kodowania. Okej, okay. A jak powiedz, bo sporo osób wybiera zawód programisty, czy przebranżawia się na programistę właśnie z tą myślą, dobrze, to ja słyszałem, że to jest taki zawód, gdzie tam tej pracy zdalnej to może być, to jest częste rozwiązanie. Ja chcę podróżować po świecie, pracować skądkolwiek, gdziekolwiek będę. Jak w takim razie wygląda, czym się różni taki dzień pracy osoby, która pracuje zdalnie? Od tego, o czym powiedział Hubert, co ma na co dzień pracując jak najbardziej, będąc programistą, można pracować zdalnie. Natomiast warto wspomnieć, że ja 8 lat wcześniej spędziłem w biurze dzień w dzień, zanim pomyślałem dopiero o pracy zdalnej. Wcześniej zdarzały się pojedyncze dni, natomiast taka praca typowo zdalna, dzień w dzień, to jest całkowicie co innego niż jednak chodzenie do biura. Tu jest bardzo dużo różnic. Tak byś mógł trochę powiedzieć o tych różnicach, bo to jest coś, co jest częstym... Przede wszystkim nie ma się nad sobą szefa, a nie żadnego team lidera, który przyjdzie. Z jednej strony tak, ale z drugiej, jaką masz motywację, żeby wstać rano i po prostu zrobić tą swoją robotę. Brak szefa to również odpowiedzialność. Tak. Nikt ciebie nie sprawdza, ale też nie jesteś w stanie w tak łatwy sposób podejść do kolegi i spytać go o rozwiązanie twojego problemu. Jednak takie stanowiska zdalne już muszą być dużo bardziej samodzielne, niezależne. Oczywiście pracujemy w zespole, jesteśmy w stanie się jakoś komunikować. Nawet jestem w stanie stwierdzić, że w obecnym zespole mam dużo lepszą komunikację niż jak byłem w biurze. To też jest jak najbardziej możliwe. A to tylko powiedz, cały zespół pracuje zdalnie? Zdecydowana większość. W firmie są różne zespoły, konkretnie mój zespół cały pracuje zdalnie, natomiast komunikujemy się też z innymi zespołami i niektóre z nich pracują stacjonarnie. Dobra, a które z tych rzeczy, o których mówił Hubert, u ciebie na przykład nie występują albo mają jakąś inną formę zupełnie? Jest poranna kawa, oczywiście, jak najbardziej. Tak słyszałem, że programiści to podobno takie maszynki do przerabiania kawy na kawę. Tak. I pizzy. Jak najbardziej są też spotkania, też pracujemy w Scrumie, czyli mamy swoje nasze daily, mamy retro, planning i tak dalej. W moim przypadku nie tylko jest ta różnica, że pracuję zdalnie, ale też już mam trochę więcej lat doświadczenia, stąd jakby trochę mniej koduję typowo, a trochę więcej projektuję. Więc bardzo często mam takie niezależne zadania, gdzie rzeczywiście muszę najpierw dotrzeć do problemu, zastanowić się, jak go rozwiązać, i dopiero później zakodować, albo przekazać komuś innemu, co trzeba zrobić. Okay. Dobra. Tak, faktycznie dodam tylko, że pracując w biurze, nawet bardzo często pracuje się z domu. Mi tak średnio wypada 1-2 dni na 2 tygodnie, powiedzmy. 2 tygodnie ma sprint, dlatego taki dziwny okres podaję. Co nie zmienia sprawy, że z punktu widzenia początkującego programisty, ja z chęcią idę do pracy. Z tego powodu, że nie mam wtedy problemu spytać kogoś obok o dany problem. Mamy kilka zespołów, które pracują przy tym samym codebase, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, przy tej samej aplikacji i przy tych samych podobnych częściach tej samej aplikacji, bym powiedział. Także wiem, że osoby obok rozwiązywały już kiedyś ten problem. Bardzo często dochodzą nowe narzędzia, z których ja jeszcze nie korzystałem i jestem w stanie się dopytać bezpośrednio osoby, która siedzi obok. Także... Jakbyś mógł powiedzieć, nie wiem, przyszedłeś do pracy, jakie były pierwsze zadania, które dostałeś? Pierwsze zadanie było dosyć ciekawe z tego powodu, że skończyłem właśnie to, a najpierw InfoShare'a, później Java Academy wewnętrznie.
Ja pracuję w software house'ie, to oznacza, że piszemy programy dla firm zewnętrznych, ale piszemy to u nas w biurze. I zanim jeszcze zacząłem pracować, znaczy już mając pracę w EPAM-ie, najpierw musiałem się dostać do projektu, jeszcze wewnątrz EPAM-u mając już z nimi pracę. Także jak już się dostałem do tego projektu, pierwszym zadaniem moim było, a właściwie pierwszym pytaniem od mojego menedżera było: Hubert, umiesz JavaScript i Reacta? Bo mamy dla ciebie zadanie. Akurat od długiego czasu planowałem nauczyć się właśnie jednego i drugiego, więc stwierdziłem, nie, jeszcze nie, ale dajcie mi tydzień. Na studiach. Tak, tak. I muszę przyznać, że tutaj faktycznie to, że w trakcie trwania obydwu kursów bardzo dogłębnie poznałem Javę, pomogło mi bez problemu przełożyć te umiejętności na JavaScript, a właściwie TypeScript i Reacta, jako że nie jest to samo, są pewne różnice, w tym bardzo często pomaga nam kompilator krzycząc, że coś tu jest nie tak. Bardzo często to jest podobna nazwa metody zmiennej, czegoś innego. I jesteśmy w stanie rozwiązać te problemy, nawet niedogłębnie znając dany język. Okej. Okay. Mhm. Tomek, często przełączasz się pomiędzy językami? Takie robisz rzeczy jak? To znaczy, tak naprawdę trzy czwarte swojego czasu zdecydowanie spędzam w Javie, czyli można powiedzieć, że tą jedną czwartą spędzam z innymi językami. Natomiast tak, z racji tego, że rzeczywiście Java jest tym moim głównym językiem, tak jak język polski, dużo łatwiej jest mi wiele rzeczy zrobić właśnie w niej. Nawet jeżeli inny język lepiej nadałby się na przykład do napisania jakiegoś skryptu, który nie wiem, znalazłby mi coś na stronie, czy przeszukał jakieś pliki, okay, to bardzo często wybrałbym do tego Javę, właśnie dlatego, że bardzo dobrze ją znam. Okej. Okay. Ty obserwujesz Javę, ekosystem Javy, środowisko, ludzi, którzy się wokół tego gromadzą. Od lat to obserwujesz. Powiedz, jak oceniasz, jaka przyszłość czeka Javę? To nie jest trochę tak, że okej, tam Java sobie funkcjonuje w tych takich starych, dużych systemach, ale wszystko co nowe, fajne, to właściwie jest napisane w JavaScriptie czy czymkolwiek innym, tak? I to jest trochę taki język wymierający. Jak widzisz przyszłość Javy? Zdecydowanie nie powiedziałbym o Javie jako języku wymierającym. W chwili obecnej Java, tak jak wcześniej sobie powiedzieliśmy, jest wszędzie, jest naprawdę w wielu firmach. I trzeba też pamiętać, że wiele dużych firm, szczególnie właśnie ogromnych korporacji, zainwestowało już niewyobrażalne dla nas pieniądze w rozwój tego języka i we wdrożenie go we własnych projektach. To nie jest coś, z czego można tak łatwo zrezygnować. Mhm. Nawet gdyby stało się coś bardzo złego, w co oczywiście osobiście nie wierzę, to to, żeby Java, nazwijmy to, umarła, to zajęłoby wiele, wiele lat. Ale te firmy plus cała ta wielka społeczność po prostu nie pozwoli na to. Bo jeżeli tylko będzie cokolwiek się działo, to zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie to ratował, kto będzie to naprawiał. Natomiast samą Java ja bym trochę porównał do takiej wielkiej ciężarówki, która ma swoją masę, ona ma swój pęd i ona jest już na pewnej drodze i wcale nie tak łatwo rzeczywiście zmienić w niej coś. I stąd to też ten język jest, cała platforma jest bardzo stabilny. Wspomniany wcześniej JavaScript czy inne te języki, rzeczywiście one wprowadzają zmiany dużo szybciej, natomiast troszeczkę później, ale te dobre nowości, które są już troszeczkę odfiltrowane, też dochodzą i do Javy. I należy również pamiętać, że jedna rzecz to jest same JDK, w którym dość relatywnie dość późno pojawiły się na przykład reaktywne streamy. JDK, czyli Java Developer Kit. Java Developer Kit, tak. Czyli to jest między innymi klasa Flow. Co nie zmienia sprawy, że w Javie były te rzeczy już dostępne dużo wcześniej, poprzez zewnętrzne biblioteki, które robią to świetnie i na bazie ich podstaw, na bazie całego community, które to tworzyło, powstały właśnie reaktywne streamy w Javie, które no, teraz są bardzo popularne i stosowane tak naprawdę w coraz większej liczbie projektów. Ale my się skupiliśmy teraz tak naprawdę tylko na samym języku, czyli Javie jako języku, natomiast jeżeli popatrzymy trochę szerzej, czyli na maszynę wirtualną Javy, to już od dawna mieliśmy chociażby takie języki jak Scala, które też możemy uruchamiać na maszynie wirtualnej Javy i stosować nawet równocześnie z samą Javą w naszych projektach. Dobra, a to nie jest tak, że Scala wyprze na przykład za jakiś czas, czy wypiera już Javę, właściwie zostanie wirtualna maszyna Javy, a wszyscy będą programowali w Scali na przykład.
A podobno kiedyś tak się mówiło o Gruvim, a podobno później o kilku o innych. Tak, o Skali. Obecnie natomiast... się tak mówi o Kotlinie. Okay. Natomiast prawda jest taka, że rzeczywiście Java te kilkanaście lat temu troszeczkę przyspała, jeżeli chodzi o rozwój. Właśnie w tamtym okresie bardzo dynamicznie rozwijały się języki jak Scala czy Kotlin. Natomiast sam twórca Skali nawet powiedział, że gdyby kiedyś Java wyglądała tak, jak wygląda teraz, to on w ogóle by nie myślał o tworzeniu Skali. Okej. Okay. Czyli jeśli dobrze rozumiem jeszcze, bo przywołaliście tutaj inne języki, gdybym chciał się na przykład potem rozwijać jako dodatkowe języki, to rozumiem, że to jakiś taki naturalny byłby wybór pewnie, tak? Czyli Scala, Kotlin. Zdecydowanie łatwiej byłoby, bo one też są kompilowane do bytecodu i też są uruchamiane w ramach maszyny wirtualnej. Sporym plusem jest zrozumienie przypisania w tych językach również pewnych struktur, które siedzą w JVM-ie, zrozumienie czym jest JIT, czyli Just In Time Compiling, w jaki sposób działa Garbage Collection w JVM-ie. Teraz bardzo popularny jest, znaczy bardzo popularny, bardzo rozwijany obecnie jest projekt Loom, który ma przyspieszyć bardzo mocno działanie wątków w Javie, ma sprawić, że będą lekkie. Wszystkie te rzeczy, rozwój wszystkich tych rzeczy wpłynie również na Scalę, wpłynie również na Kotlina, wpłynie na wszystkie języki, które korzystają z JVM-a również, na przykład JRuby jest ostatnio bardzo popularny. Także odejście od Javy nie wiąże się wcale z brakiem dalszego rozwoju Javy, z tego powodu, że jeżeli Scala będzie wciąż rozwijana, to wciąż trzeba JVM-a będzie rozwijać. Okej, okay. Dobra, polecieliśmy daleko w przyszłość, a tak naprawdę jest tu i teraz. I ostatnia właściwie rzecz, o którą chciałem was zapytać dzisiaj, to jest kwestia takich zagadnień, jakichś najczęściej spotykanych, z którymi się spotkaliście. Hubert niedawno szukając pracy, Tomek i rekrutując ludzi, i sam pewnie zmieniając czasami pracę. O co na przykład ludzie pytają w czasie takich rozmów rekrutacyjnych? Czym ja się muszę wykazać? Jakieś macie takie przykłady? Tak, co więcej dodam, nie tylko uczestniczyłem w rekrutacji z jednej strony, ale miałem również przyjemność rekrutować na te samo Java Academy, na którym uczestniczyłem. Także przeprowadziłem około 40 rekrutacji technicznych. Powiedz, co jest ważne, czym się trzeba wykazać? I tutaj powiem, że sam nie spodziewałem się tego, ale bardzo istotne są podstawy. To znaczy, idąc na rekrutację, spodziewałem się, że będę pytany ze Springa, spodziewałem się, że będę pytany z jakichś konkretnych zastosowań w nim. Nie, najczęściej pytamy się z kompletnych podstaw, to znaczy pytamy się ze struktur danych, pytamy się z interfejsów, z kolekcji, pytamy się również bardzo często z umiejętności Gita, również z Linuxa, jeżeli ktoś potrafi, chociaż to nie jest rzecz wykluczająca. Jeżeli chodzi o narzędzia, pytania są bardziej ogólnikowe. Jeżeli chodzi o umiejętności i faktycznie pytania te techniczne, pytamy o te bardzo podstawowe tematy z Java SE. Nie wiem, czy się zgodzisz, że... Czyli takie totalne podstawy, które i tak bardzo często są wykluczające. Tak. Okay. Ale z drugiej strony bardzo istotne jest nie tylko sucha znajomość danych rzeczy, bo mieliśmy wielu kandydatów, którzy mimo braku pełnej informacji na dane tematy, swoim myśleniem pokazywały, że rozumieją temat, tylko nie są pewne odpowiedzi. My jako rekruterzy, i mam nadzieję, że większość osób w ten sposób rekrutuje, bo słyszałem o gorszych przypadkach w innych firmach, nie chodzi rekruterom o to, żeby zagiąć juniora, bo jakbyśmy chcieli to zrobić, to jesteśmy w stanie to zrobić. Wystarczy, że otworzymy Core Java Horstmana przed rekrutacją na obojętnej stronie i podejrzewam, że... Nie tylko juniora, tak naprawdę każdą osobę z każdym doświadczeniem jesteśmy w stanie dokładnie zagrać. Wcześniej rozmawialiśmy o pisaniu w kilku językach, gdzie potrafi się to mylić i również czasami trzeba po prostu sprawdzić, się upewnić. A czy tak naprawdę do mapy można dodać nula? No i pytanie teraz. Właśnie na tym polega rzecz, że niektóre rzeczy, tego typu pytania,
Bardziej interesuje nie nas sama odpowiedź tak, nie, ale sposób myślenia. Jeżeli ktoś powie nie wiem, ale wydaje mi się, że powinno być tak i dobrze pokaże ścieżkę swojego rozumowania, jest to dużo istotniejsze niż odpowiedzenie w 100%, a czasami również źle. Jeszcze ze swojej strony właśnie dodam, że ja bardzo często jak rekrutuję osoby, to dla mnie najważniejsze jest to, żeby mi się przede wszystkim z tą osobą dobrze rozmawiało. I pod tym, żeby dobrze się rozmawiało, rozumiem, żeby ta osoba była komunikatywna, bo niestety, ale bardzo często jak zadaje się komuś pytanie na rozmowie, to taka osoba po prostu milczy. I teraz rekruter nie wie tak naprawdę, czy ta osoba nie wie, czy myśli i dopiero się zastanawia, więc komunikacja jest naprawdę podstawą. Kolejna rzecz to rozwiązywanie błędów, czyli to, co wspomniałeś, to jak dochodzimy do jakiegoś rozwiązania. Nawet jeżeli nie jesteśmy pewni, to powiedzmy jak myślimy. Nawet powiedzmy, jeżeli nie jesteśmy pewni, że mamy wątpliwości. To naprawdę jest bardzo ważne, bo to, czy umiemy daną technologię, czy nie umiemy, to jest zdecydowanie rzecz wtórna. To zdecydowanie dużo łatwiej się nauczyć niż właśnie tych umiejętności miękkich. Okay. Tak, jest pewien poziom techniczny, który trzeba przekroczyć i nieświadomość pewnych rzeczy niestety dyskwalifikuje pewnych kandydatów. Co nie zmienia sprawy, że jest ten bufor, w którym są osoby wystarczająco dobre, ale właśnie niekomunikatywne, albo niepotrafiące rozwiązać problemów. Ja dużo bardziej wolę osobę, która nie wiedziała, jak odpowiedzieć do końca na pytanie, ale doszła do odpowiedzi dzięki moim podpowiedziom, niż osobę, która lakonicznie odpowiada wiem, nie wiem, wiem, nie wiem, wiem, nie wiem. Bo okay, tak jak wspominaliśmy wcześniej, ten team fit jest również bardzo istotny obecnie, czyli to, że chcemy z tą osobą spędzać 40 godzin w tygodniu. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie. Tak jak powiedziałem na początku, jeśli jeszcze jakieś pytania Wam się zrodziły, napiszcie w komentarzu, postaramy się odpowiedzieć w miarę na wszystko. Mówiliśmy trochę o zadaniach rekrutacyjnych, które się pojawiają, mówiliśmy o strukturach danych, które są ważnym tematem. To chciałbym, żebyśmy teraz przeszli do kolejnej części, czyli do takiej wspólnej próby rozwiązania jednego z przykładowych, dość typowych zadań rekrutacyjnych, czyli żebyśmy sobie napisali własną implementację kolejki. Dla wszystkich, którzy się na Evene już zapisali albo jeszcze nie zapisali, a zaraz to zrobią, potem po nagraniu dostaniecie na maila też materiały po tym webinarze, włącznie z linkiem między innymi do bloga Tomka, gdzie dodatkowo opisał całą teoretyczną część związaną z kolejkami. Tym się na razie nie będziemy zajmowali, natomiast staniemy przed czystym wyzwaniem zadania programistycznego, czyli mamy chwilę czasu na to, żeby napisać kawałek kodu, który będzie implementacją kolejki wskaźnikowej. To zaraz Tomek wszystko opowie. Siadamy do klawiatury. Rozwiążemy sobie teraz zadanie rekrutacyjne. Zadanie będzie polegało na zaimplementowaniu kolejki. Same kolejki możemy zaimplementować na kilka sposobów. Dwie takie najczęściej występujące implementacje to z wykorzystaniem tablicy oraz z wykorzystaniem listy wskaźnikowej. My dzisiaj skupimy się na implementacji z wykorzystaniem listy. Ale zanim przejdziemy do samej implementacji, stwórzmy sobie najpierw interfejs, w którym określimy, co nasza kolejka powinna robić. Dajmy sobie interfejs. Nasza kolejka powinna mieć możliwość dodania jakiegoś elementu do kolejki. Tutaj napiszemy metodę offer. Metoda offer będzie dodawała nam jeden nowy element na samym końcu kolejki. Tutaj, żeby móc obsłużyć różne typy danych, wprowadzimy coś takiego jak typ generyczny. Kolejna metoda, którą przygotujemy, to metoda pull, która pobierze nam pierwszy element z naszej kolejki, ten, który znajduje się na samym jej początku.
i metoda pick. Metoda pick, która podejrzy nam pierwszy element, który jest w kolejce, podobnie jak metoda pull, ale nie pobierze tego elementu, czyli kolejka po wywołaniu tej metody będzie miała takie same elementy. I ostatnia metoda, metoda size, która po prostu zwróci nam ilość elementów, które znajdują się w kolejce. Mamy już nasz interfejs. To zacznijmy naszą implementację. Dodajemy sobie nową klasę LinkedQueue, ponieważ robimy implementację z wykorzystaniem listy. I implementujemy nasz interfejs. Przekazujemy nasz typ generyczny. I musimy zaimplementować wszystkie metody, które są w tym interfejsie. Już na tym etapie, mimo że nie mamy jeszcze docelowej implementacji, warto jest pomyśleć o testach. Zaczniemy od wygenerowania sobie takiego szablonu testów, a dopiero później, jak będziemy mieli te testy gotowe, to wrócimy do implementacji. Warto zaczynać od tego, ponieważ łatwiej jest później wyłapać różnego rodzaju błędy i jesteśmy w stanie też fajniej zaprojektować strukturę naszej klasy. Przetestujemy te nasze metody. Korzystamy z JUnit w wersji 5. Generujemy nasz test. Dzielmy sobie nasz test. W sekcji Given utworzymy sobie naszą kolejkę. Powiedzmy, że będziemy operowali na liczbach całkowitych. I dodajemy dwa elementy do naszej kolejki. I w chwili obecnej w naszej kolejce powinny być dwa elementy i sprawdzimy to przy pomocy metody size. Uprośćmy sobie jeszcze trochę nasz kod. Dodajmy statyczny import. Dobrze. I pierwszy test mamy zrobiony. Przejdźmy do drugiego. Tutaj też zaczynamy od utworzenia naszej kolejki. Możemy sobie skopiować, żeby nie pisać od nowa. Na razie w naszej kolejce mamy dwa elementy i wywołamy teraz na niej metodę pull. Sprawdźmy sobie też od razu jeszcze rozmiar i wartość zmiennej pull. Metoda pull powinna nam zwrócić pierwszy element, czyli w tym wypadku jedynkę. Natomiast będziemy mieli nie dwa elementy, tylko jeden, dlatego że metoda pull zdejmie nam ten element. Przejdźmy do kolejnego testu, metoda pick. To działa bardzo podobnie jak pull, z tą różnicą, że nie zdejmie nam tego elementu z naszej kolejki. Dlatego dalej będziemy mieli dwa elementy w kolejce. Uruchomimy sobie teraz te testy, natomiast wszystkie testy zostaną oznaczone jako niepowodzenie, dlatego że nie mamy jeszcze implementacji. Dokładnie. Jak mamy testy gotowe, możemy wrócić do naszej implementacji i napisać teraz, jak nasza kolejka powinna działać.
żeby zbudować naszą listę, wykorzystamy taką wewnętrzną strukturę danych, która będzie przechowywała informacje o naszym elemencie, który jest w kolejce, oraz informacje o elemencie, który znajduje się bezpośrednio za nim. Żeby to zrobić, napiszemy sobie wewnętrzną klasę. Przechowujemy naszą wartość i referencję do kolejnego elementu. Czyli jak w kolejce u lekarza, wiem gdzie ja jestem i wiem kto stoi za mną. Dokładnie. I generujemy sobie konstruktor. Poza tą strukturą danych będziemy potrzebowali jeszcze dwóch zmiennych referencyjnych, które będą przechowywały nam informacje o pierwszym elemencie, który jest w naszej kolejce, oraz o ostatnim. I zwyczajowo nazywamy te referencje głową i ogonem naszej kolejki. Czyli osoba, która stoi przed drzwiami gabinetu lekarskiego i ta, która pamięta o tym, że jest ostatnia w kolejce. Wprowadzimy sobie również jeszcze jedną zmienną, która będzie przechowywała nam rozmiar naszej kolejki. Tak naprawdę moglibyśmy obejść się bez tej zmiennej, natomiast wprowadzimy ją, żeby za każdym razem nie liczyć rozmiaru naszej kolejki od nowa. Zaczniemy od implementacji metody size. Po prostu zwrócimy tylko naszą zmienną size. I wprowadźmy sobie metodę offer. Metoda offer dodaje nam naszą nową wartość, nasz nowy element na samym końcu kolejki. Tworzymy sobie najpierw naszą strukturę. I chcemy dodać ją na końcu tej naszej kolejki. Ale zanim będziemy mogli to dodać, to musimy najpierw sprawdzić, czy w ogóle są już jakieś elementy w naszej kolejce. Czy jest ten nasz ogon zdefiniowany. Czyli jak przyszedłem do poczekalni, czy ktokolwiek siedzi i czeka do lekarza? Jest już jakaś osoba w naszej kolejce i mówimy jej, że jesteśmy za nią. I ona teraz wie, kto jest za nią. To ja za panią. I w chwili obecnej to nasz nowy element będzie na samym końcu kolejki, czyli wskaźnik tail będzie wskazywał na niego. Czyli to teraz ja jestem tym ostatnim. Mhm. Natomiast może też zajść taka sytuacja, że my przyszliśmy jako pierwsi do naszej kolejki i wtedy wskaźnik head będzie pusty i wtedy jednocześnie jesteśmy i pierwsi i ostatni. Uruchommy sobie teraz nasz test dla metody offer. Nasz test nie przeszedł, dlatego że zapomnieliśmy o jednej rzeczy. Zapomnieliśmy zwiększyć nasz licznik przechowujący ilość elementów w naszej tablicy, czyli w naszej kolejce. Czyli w momencie, kiedy dodajemy element do naszej kolejki, musimy jeszcze zwiększyć size. Uruchommy nasze testy jeszcze raz. I w tym wypadku widać właśnie, jak testy są ważne, ponieważ gdybyśmy nie mieli testów, przeoczylibyśmy tą jedną rzecz. Dobrze, mamy już potwierdzone, że nasza pierwsza metoda działa. Napiszmy sobie teraz pozostałe metody. Zacznijmy od metody pick, która ma nam zwrócić pierwszą osobę z naszej kolejki. Natomiast zanim to zrobimy, musimy też sprawdzić, czy w ogóle ktokolwiek jest w tej kolejce. Czyli wychodzi pielęgniarka i pyta, kto następny? Jeżeli nikogo nie ma w naszej kolejce, tutaj mamy dwie opcje. Albo zwracamy wartość pustą, tak jak zrobimy w naszym przypadku, albo moglibyśmy ewentualnie zakomunikować ten fakt jakimś wyjątkiem. Tutaj w zależności od tego, jaką opcję wybierzemy. I zwracamy wartość. Metodę pick mamy.
teraz metoda pull. Doda pull będzie troszeczkę bardziej skomplikowana, ponieważ w tym wypadku poza zwróceniem samej wartości tego elementu, który jest jako pierwszy w naszej kolejce, musimy również go zdjąć z tej kolejki. Czyli nie tylko pytamy, kto następny do wejścia, tylko zapraszamy do środka. Pan doktor już czeka. Sprawdziliśmy, czy ktokolwiek jest w naszej kolejce, pobieramy tą naszą wartość i ją modyfikujemy. Czyli od teraz head będzie równy, czyli ten pierwszy element, temu, który był kolejny. Czyli druga osoba od tego momentu jest tą osobą pierwszą. I tutaj może też zadać taka sytuacja, że ta osoba była ostatnią osobą w kolejce i jeżeli jej już nie będzie, czyli jeżeli nasza głowa będzie pusta, to powinniśmy wyzerować również ogon. I tym razem kolejka znowu jest pusta całkowicie, poczekamy. Tak. I tym razem nie zapomnijmy o zmniejszeniu licznika. Wyrównajmy nasz kod i spróbujmy uruchomić jeszcze raz wszystkie testy. Uruchamiamy nasze testy. I tutaj w metodzie pick jeszcze jedną rzecz musimy poprawić. Ponieważ metoda pick nie modyfikuje naszej kolejki, to w tym wypadku metoda pick pierwszy element. A tutaj pick. Mieliśmy błąd tak naprawdę w samym teście. Czyli o tym też należy pamiętać, że błędy mogą być też również w testach. Sprawdźmy sobie to jeszcze raz, czy wszystko jest dobrze. W teście dla metody pick wywołujemy metodę pick. Powinniśmy mieć dwa elementy i metoda pick powinna zwrócić pierwszy element, czyli jedynkę. I metoda pull, wywołujemy metodę pull, pierwszy element, a na końcu powinien być tylko jeden element. Dobrze, uruchamiamy wszystkie testy jeszcze raz. Tym razem wszystko na zielono i miejmy nadzieję, że zaliczylibyśmy również naszą rozmowę kwalifikacyjną. Z mojej strony to wszystko i dziękuję. A my wracamy do naszego studia nagraniowego i porozmawiamy. Dobra, dziękuję bardzo Tomek za to wszystko, co napisałeś, co pokazałeś nam. Ja na koniec tylko jeszcze raz zachęcam do tego, żeby napisać w komentarzach, jak się Wam podobało to, co zobaczyliście. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to również zadajcie je, postaramy się na wszystko odpowiedzieć. Gdybyście się chcieli z nami skontaktować, za chwilę wyświetli się tutaj adres e-mail, na który również można się skontaktować. Ja bardzo dziękuję chłopakom za to, że poświęcili czas, że chcieli się opowiedzieć o tym, o swoim doświadczeniu, o tym, co przeżyli i podzielić się swoją miłością do Javy. Dziękuję Wam bardzo, chłopaki. Dziękujemy. Dzięki. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.